Mój drogi widzu, witam cię w kolejnym odcinku. Zgadłeś, z Frostpunka. Frostpunk, jakże ta piękna i cudowna gra. No, ale żeby nie przeciągać, co było, to było, ale oczywiście zaczynamy jak zawsze. Dobra, tu nam zwiadowca już doszedł do opuszczonego obozu. Obóz należy do robotników, którzy wybudowali generator. Ich chaty rozlatują się. No, mamy tutaj drewno i stal. Dziennik robotnika. W byłym obozie znajdziemy zniszczony dziennik. Ostatni wpis brzmi: skończyliśmy dzisiaj budować generator dla lordów. Możemy wreszcie wyruszyć do Londynu i sprowadzić tutaj w bezpieczne miejsce nasze rodziny. Okej, 5171. Zaspa Śnieżna i Wzgórze Wisielca. Ale to jest blisko, to on 12 godzin będzie szedł do jakiegoś wzgórza? No dobra. Jak pójdzie tam i wróci, to pójdzie do tego zniszczonego magazynu, bo tam jest na pewno coś. Co ja chciałem? Aha, dobra. Przyspieszamy czas. Ci już wyruszyli na polowanie. Tutaj mamy no trochę ubytki w żarełku. Ale to się załagodzi. To się załagodzi, ale widzę, że się sprawa medyczna nie załagodzi. Kuźwa, co tu jest? No, w tym dniu wzrośnie temperatura, taki plus. Będzie cacy. Co czekają na nadciągającą grupę? 5 na 10, okej. Aha, nie przyspieszyłem. Tutaj zaraz dzionek się zacznie. Okej, jest. Dobra, tu pracuję. Od której do 8? Od 18 do 6. Czy chaty myśliwskie? Czyli już powinni. Aha, dobra, jest, wrócili. Dobra. Co by tu robić? Co by tu robić? Co by tu robić? Zaraz nam. A nie, to w następnym dniu nam wzrośnie temperatura. Ale dobra, tu już opracowujemy kolejny poziom technologiczny. Plus. I czego my potrzebujemy? Potrzebujemy dożarcia i trochę chorych mamy dużo. Co to jest pacjenci? 10 pacjentów mamy aż. Nieciekawie. Ale węgiel nam się zaczyna kończyć. To jest dopiero niepokojące. Więc sobie dodam tutaj do węgla. Żeby nam tutaj ściągali. No dobra. Ale ten dzień to taki trochę przestój będzie, ale dobra, tu zaraz 40 minut się ten dojdzie. Stos węgla, zasób wyczerpany, dobra. A, tutaj jest. To pójdźcie tutaj. Pyk, pyk i pyk. No dalej 17, a dobra, przyspieszę. I już jest. O, rdzeń parowy. Z wzgórze Wisielca odcięliśmy zamarznięte ciało i ostrożnie opuściliśmy je na ziemię. Przy pniu drzewa leży skrzynia z narzędziami. O, klątwa inżyniera. Znaleziono przy nas skrzynię zawierającą narzędzia inżyniera i napisany przed śmiercią list. Znęciliście mnie? Co? Znęciliście mnie tu swoim obietnicami. Trzymaliście w niewiedzy. Powiedzieliście mojej żonie, że nie żyje. Mojej żonie, że. Aha, że ja nie żyję. W sensie, że ten inżynier. Dobra. Zasługujecie na najgłębszą pogardę. Liczę na to, że spodobał się mój prezent pożegnalny. Prawdopodobnie adresaci nigdy nie przeczytali listu. Mamy tylko nadzieję, że nie otrzymamy prezentu, który zostawił dla nich. Odkryte. Pochowaj. Albo pochować biedaka razem z jego narzędziami. Nie odzyskamy żadnych zasobów. Albo ten jeden rdzeń parowy. A ja lubię ryzykować. Co tu jest? Zamarznięty staw i śniegoła. Śniegołaz. Dobra, se pójdzie do śniegołazu i później wrócimy. Będzie git. Będzie git gut. Dobra, tu pracują, na tych głodnych trzeba ale mam 97 aż, więc nie rozumiem ich. Jeszcze za jeden dzień mi wrócą ci ludzie. Idę, dom modlitwy, tak, to se podpiszę, bo dom modlitwy nam się przyda, bo to mi już tyłek uratowało poprzednio i widzę, że nie, nie. Chwila. Myślałem, że spieprzyłem, ale nie, jest dobrze. To dom modlitwy se walnę. Chwila, najpierw.
Najpierw sobie drogę walnę. Ale do modlitwy ile zajmuje? A nie, do modlitwy zajmuje więcej, to se. Do modlitwy walnę. O, tutaj. I teraz droga do niego. Tak. Kurźwa, nie chciałem. Ale dobra, kit z tym. No. Jest dobrze. A, dobra. Ale nie jak to robić. Czyli wezmę piątkę dzieci stąd, paru inżynierów, nie inżynierów, tylko robotników i budować. Dobra, to dzieci mogą wrócić. Co to jest? Wsterta stali. Niech robią. Ale niech już zaczną robić ten, o. I powinno zadowolenie, znaczy nadzieja wzrosnąć. I wzrasta, i bardzo pięknie. O, i zaczęliśmy już... Nie, to teraz. Trzeba wspomóc... Gdzie to jest to? Trzeba jak... wspomóc tutaj wydobycie węgla, bo to też na nie najlepszym poziomie jest. Zwłaszcza jakbym chciał później zrobić generację na następny poziom. Więc o tym muszę pamiętać. Tu sobie już dam, żeby byli w tych, na posterunkach, bo i tak zaraz zaczną pracę. Co to jest? A nie, to... Gdzie? Aha, tu jest, dobra. Czemu ma tylu inżynierów? Chwila. Coś się stało? Nie, tutaj pracują. Nie, żadne mi nic nie przyszło jeszcze kolejne. Tutaj pracują dzieci, to sobie dodam te dwójkę dzieci tutaj. Tutaj pracują dzieci. Sterta... Wziąłem ze sterty stali? Dodam sobie tam kilka dzieciaków. No jak to brzmi? Dodam sobie tam kilka dzieciaków. Boże, jakbym był jakimś kuźwa dyktatorem, że mają tam pracować. A tu jest? A nie, dobra, tu jest jeszcze złoże węgla. Ja myślałem, że tylko tu jest, w tym miejscu. A, to możemy dwa nawet zbudować, więc ze spokojem nawet. Dobra, i dam tych paru inżynierów. Dobra. A czego by tu jeszcze wysłać? Pierwszy raz mi się zdarza... A, mam pomysł. Zbuduję lecznicę jeszcze jedną. Nigdy za wiele. Później się kiedy ten... cmentarz kopsnie. Nie cmentarz, Jezus. Hatfu! Blefu, cmentarz. Cmentarz nie. Oby jak najdalej od cmentarza. Ten szpital. O. I tu se walnę tych i już mi wyzdrowieją. No i cudnie. I tak ma być. I zaraz jeszcze wzrośnie temperatura, więc będzie cacy. I zaraz... Jest, doszedł. Ustal kolejny rdzeń panowy. Parowy. Ten śniegołaz to wrak musiał naprawić... Dobra, dobra. List... O, list z Londynu. Przed śniegołazem został całkowicie... przód śniegołaza został całkowicie zniszczony. W środku znaleźliśmy zamarznięte ciało, trochę zasobów, zdjęcia rodziny i listy z Londynu, który kończył się słowami. Najcięższe mrozy mają dopiero nadejść, ale nie mówią nam kiedy. Szkoda, że nasze córki i ja nie jesteśmy bezpieczni w północy razem z tobą. No szkoda, dobra. Wracaj do bazy. Halo? Kolego? Nie, ty, wróć. Kuźwa. Ty? No, masz wrócić. No bo mi trafi zaraz, kuźwa. Albo pójdziesz tu. Zamarznięty staw, to masz po drodze akurat. No. I jak się zbuduje to, to pójdę tu. Jak to się nazywa, Jezus Maria? No robić drewno. Nie, robić węgiel. No. Serio? Trzech chorych? No dobra, zaraz wzrośnie temperatura, więc będzie git gut. Niech wzrasta ta temperatura. No. O 20. Do minus 20. Kurde, dobra. Chociaż o te 10. Nie należy marudzić. Dobra, ci przyjechali.
Pewnie przydała się jeszcze jeden chata z myśliwymi. I to tak na serio by się przydała jeszcze jedna chata z myśliwymi. Ale zaraz będę potrzebował domów, więc od razu sobie wybuduję. Ale tu sobie walnę ze 3. I od razu droga od kościółka. No. Nie to. No. A tu mogę jeszcze jeden? Chwila. Nie, bo nie mam drewna. Tartak drugi by się przydał. Tartak. Gdzie bym mógł tartak? Tu bym mógł tartak jeszcze jeden zbudować. Gdzie tu jest zasoby? Tak, w zasobach. A nie ma gdzie indziej tak jakoś na lepszym miejscu. Ten na 90% pracuje. Ten. No, ten tutaj w teorii powinien dać radę. No dalej. No. Zbudujcie tą drogę, no proszę was. O. Dobra, tam już domy się zbudowały. O, i mogę ten. Kopalnię węgla od razu walnąć. I tutaj też walniemy. I od razu droga. Tak. Tak. Co jest? Aha, wykorzystaliśmy rdzeń parowy. Tak, wiem, że wykorzystaliśmy, ale na szczęście kolejny będzie w drodze zaraz. No właściwie już jest w drodze. Dobra, tu budujemy. O, do tartaku. A dobra, zaraz przyjdzie kolejna grupa. Więc ze spokojem. O, dobra. Zaginieni uchodźcy, nowo przybyli uchodźcy twierdzą, że przy białej przełęczy część z naszych ludzi poszła w złym kierunku. Jeśli nie wyślemy do nich zwiadowcy, czeka ich pełna śmierć. No to idealnie. O Jezus Maria, tak daleko. A co to jest? Nowy punkt orientacyjny. Kopalnia węgla. O. Ale nie. Idź do miasta i później pójdziesz po tą grupę. No. Jest 7, nie ma chaty. A to się zaraz załatwi. Ale mam. O Jezu, ilu ludziska mam. Zaraz tu jeszcze pójdą. No. Czemu tak. Aha, bo pewnie dzieci. No, dzieci. Dlaczego bym mógł wykorzystać dzieci? Do czego bym mógł wykorzystać dzieci? Tu se pójdą dzieci. 3 na godzinę będą robić. Chwila, tu mam 21. Jak usunę tych 4 robotników? No nie. Na coś się przydają. Tutaj też nie mogę dzieci wykorzystywać. O. Tutaj dzieci. No i mam już o wiele więcej ten miejsca do robienia. Nie rzeczy. Ani nie dzieci. namiot, jeszcze jeden namiocik. O, idealnie. I wbuduję jeszcze. Nie to. Nie to. Ale to mogę też. Tu se mogę modernizację. Nie mogę. Ale. Co jest? Odrodzenie wiary. I bardzo dobrze. Wiara tutaj mega nam się przyda. Co ja chciałem? Nie to. Nie to. To. Węzeł. Jeden se walnąć. Tylko nie wiem gdzie. Chwila. Jak wygląda tutaj zasięg? Tutaj tak opiewa tu prawie cały. Tak widzę, że trochę ciulowo to zrobiłem. Mógłby tutaj stać, a tutaj drugi. Ale ten se walnę powiedzmy tu. O. No. I będzie Gitgut. Gitgut. No i przydałby się jeszcze jedna hacjenda z tym. Zara, będziecie mieli, buduje wam się chata. A, będę mógł nowe prawo wydać. No i nowy generator. Czy tam grzejnik, nie, węzeł grzewczy. O.
Do czego? Adaptacja. Dodatkowe racje dla chorych, zupa i trociny, arena. Prace dla dzieci, dłuższe zmiany, a to już podpisałem. Co to jest dom opieki? Trzeba będzie. A nie mam jakiejś bardzo tych zwłoki. Nie, to nie mam zbytnio problemów z tymi. Jak to się nazywa? Z poparciem moim. Kapliczki. Kapliczki, czy są potrzebne? Nie. Co to jest? O, wieczorne modlitwy. To mogą być. O. Wspólne modlitwy z pewnością umocnią nas w wierze. Kurde. Żebym ja był chociaż trochę religijny. No to każdy wierzy w co chce, to najważniejsze. A to, że ja wierzę w siebie. O. To jest najlepsze. Trzeba wierzyć w siebie. Wtedy najlepiej na tym wyjdziesz. Zapamiętajcie, mądre słowa. Dobra. Ale przydałoby się więcej drewienka. No. A drewienkiem troszkę tutaj cinko. Dobra, ten zaraz przyjdzie ze stalą. No i z żarciem też jest cienko. Tutaj zaczynają mi głodować i to tak autentycznie. O, przyszedł ten ze stalą. Stój i ty już se zapinkalaj tu. 2 dni! Jezusie Nowigradzki. 2 dni będziesz tam leść. O pieruna. No to powodzenia. Tu pracują, tu od 8, a to zaraz zacznę dopiero pracować. Dobra. I tutaj będę mógł już nowe modernizacje. Tu se odpalę już. Uratuj ludzi z białej przełęczy. 6 dni. Dobra, poszedł już. Co by tu... Ha, jeszcze jeden dom myśliwski by się przydał. Chata myśliwska. No. Nie wiem czemu, ale mi się skojarzył ten fragment, co teraz leciał melodii z tym. Z Gwiezdnymi Wojnami. No nie wiem czemu. No to tylko potwierdza, jakie Gwiezdne Wojny są zajebiste. Dobra. Kopalnia. Kopalnia Węglia. I... O, nie będzie. Budować! Jest. I jedziecie 10 inżynierów. Tutaj robią. No, nieźle. A tak marudzą w dzisiejszych czasach, że ten... Że jak to się... 42 dzieci mam? Kurde. Muszę... W czymś muszę odroczyć tych... ludzi. No tu nie ma żadnej pracy dla dzieci. W sensie, tam gdzie mają pracować dzieci, tam pracują dzieci. Że na polowanie nie mogą chodzić. Ale nie ma już takiej pracy dla dzieci takiej kompletnie. No tylko tu. Jest modernizacja. I co by tutaj ulepszenie składu zasobów, może nie. Modernizacja tartaków pozwala uprawnić funkcjonowanie. Tak, niech będzie. No nie wiem, gdzie posłać mam. Co to jest? Czemu nie ma? Nie to. Szlak. To i drogi. Tak, i będzie dobrze? Będzie gut? O, dobra, pracuję. No, a to sobie długo popracował. Tu tak zrobię i tu pójdzie tylu na polowanie. No. No dobra, powinno być dobrze. Może nawet bardzo dobrze.
ten pójdzie za jeden dzień, ci za 5 godzin. Co jest? Ktoś mi tu kasłał? Nieładnie tak kasłać. Dobra. No i nieźle mi idzie. Trzeba będzie dorobić miejsca trochę do tego. Do rozbierz ulicę. O. I trzeba będzie trochę mieszkań dorobić. Pójdzie tu, pójdzie tu, pójdzie tu. Zaraz mi przybędą ci ludzie wszyscy. Kurde, że nie widzę. Chwila, tu, o. Niewłaściwe, czemu niewłaściwe miejsce? Hello? Ale tu już mogę. O. No, jest tacy. Budujcie, budujcie. Mi tu zaraz za 3 godziny przyjdą. No czemu nie budują? Ci mi za godzinę przyjdą. Aha, dobra, teraz budują. Jest, przychodzą ludzie. Przejmę kolejna grupa. No. I genialnie. Dwa domy za dużo zrobiłem. No może trochę niepotrzebnie, ale niech będzie. No to mi się wydaje, że bardzo... Chwila, 8. Jak to zrobię? Nie, nie będzie już to. No. Okej. Okay. Dobra, to mam no, dwa domy za dużo. Mam tu chłodno, więc zbuduję se węzełek. Pyk. I będzie teraz tacy. Żarcie też idzie coraz lepiej. Aż się dziwię. Ile mam robotników? 0 robotników, 10 inżynierów i 55 dzieci. Ech, co ja mam zrobić z tymi dzieciakami? Tak trochę niepotrzebnie podpisywałem tą ustawę. Tą ustawę, przynajmniej to 5 dzieciaków mnie wyręcza w kuchni. Taki plus. Co jest? Nie, dobra. Przywidzenie. Co? Aha, prawo mogę nawet nadać. Ci mają ciepło? Mają ciepełko już. No. Ale ci nie mają. Czego się nie robi dla obywateli? Na chwilę. Nie to. Tutaj... Co to jest? Co to jest za ten, za miejsce? Drogi, postawienie tutaj... A co tu jest? Hello? Tutaj pewnie mogę drążyć tam w ska... Co ja mogę... Chwila. Dobra, ale sobie zastopuję. Co to mogę zbudować? Maszyna drążąca? To mogę? Maszyna drążąca wywierca w ścianę naszego katedru. Drzewa jakie, które... Okej. Okay. Ale mam dużo drzewa. Znaczy, wystarczająco na razie. A, dwa domy modlitwy. Okej, okay. Dwa domy modlitwy tam były. A, no to jeden sobie walnę tu. No i będzie cacy. A nie zauważyłem, że dwa domy modlitwy mam zbudować. No. Co jest? Nie. Jest na to dobra rada, zrobię jeszcze jeden żywność. Cofaj, żywność, cieplarnię mogę zbudować, o. To się nada. Co by tu jeszcze mogę? Jest godzina 18 minut, 55. A ja tu se śpiewam, bo mi się nudzi. Dobra. Czemu mi się nudzi? Mi się właśnie nie nudzi. To jest bardzo fajna gra. Trochę powtarzalna i czasami trzeba
poczekać. Ale to jest bardzo fajna gra. No nic nam nawet nie brakuje. Czego chcieć więcej? Tylko szpitala. No szpitala nam trzeba więcej. Chwila, a jak mam? Inżynier mam dużo, to mogę sobie jeszcze walnąć jeszcze jedną lecznicę. Zdrówko. Tylko brak miejsca. Zmieszczę, nie zmieszczę. Tu bym mógł walnąć, ale nie będzie znikąd ocieplane. Czego się nie robi dla dobra wyższości wyższych? No wiadomo. Co jest? Co? Aha, 6 rano. Czy tam 5. Ten za 2 godziny tam już dojdzie. Kolejna grupa. Ta grupa uchodźców sporo przeszła. Lawina przy czarnych iglicach rozdzieliła ich. Teraz muszę iść do czarnej iglicy. Co jest? Aha, zimno. Ten oczekuje. Ocaleli, zbadaj. Zaprowadź uchodźców do miasta. Tak. I będzie kolejny dzień szedł. Wietrzne pola. Czarna iglica. A i chwila, ale mogę sobie jeszcze chyba zwerbować jeszcze jednego. No. I cacy. Ten se pojedzie tu. Nie. Tu jest nowy, dobra. Ten obieg nie pozwala kolejną ekspedycję. Stwórz. No chciałbym. O, co jest? Zimno? To podniosę. Bardzo zimno. No, raz większe tutaj. Serio? Tu też bardzo zimno? Aha, do minus 50 podeszła nam temperaturka. Ula la. Dobra, dam przeciążenia. Przeciążenie starczy na jeden dzień. Co tu mam dalej? Kapliczki, świątynie, straż wiary. A tu kuchnie polowe są. Trzeba będzie zbudować 3 kapliczki. Zbudujemy. Kapliczki, kapliczki. Kapliczka numero uno, numero powiedzmy dwuno i numero truno. O, co jak gadam, już nie wiem. A jest git. I może by się jeszcze nadała jeszcze jedna chata myśliwska. Tu? Czy może tu? Ach, oczywiście z drogą nigdy nie trafię. I ci zbudują sobie chatę myśliwską. Nie to. Dzięki, nie ma sprawy. Ach, później. Szlak. A mam zmianę awaryjną? Ja to zmiana awaryjna zrobiłem! Jezus Maria, ja myślałem, że ja dadaję im ciepełka. Jezus Maria, ja im odpieprzyłem zmianę awaryjną. Jaki ja głupi jestem. Jasna dupa. O, w mordę jeża. Ale, no to było warzywo. No to było po prostu warzywo, warzywa. Inaczej tego się nie da określić. No, warzywo, warzywa, warzywo. Cieplarnia. Cieplarnia. Ale cieplarnia potrzebuje ciepła. Fuck. Dobra, tu se walnę cieplarnię. Tu se... Mogę tak? Tak. O. Ogrzewanie, większa moc generatora. Dobra, przeciążenie jest. Dobra, ta noc i będzie
będzie już cieplej, trochę cieplej w pupę. Kolejny... Mogę... Jest! Mogę tu dzieci wysłać. Kuźwa, pracować, bachory. Dobra, teraz będzie ocieplenie zaraz. Później znowu oziębienie. Dalej, dobijmy, chociaż żeby było już ciepełko. Oj, generator mi tu zaraz... Nie, dobra, wytrzyma. Wytrzyma tą noc. Powinien wytrzymać. Dobra, nie będę już ryzykował. Teraz ocieplenie będzie, więc ze spokojem. No i temperatura się zmniejsza. Nieznajomy na horyzoncie. Do naszego miasta dotarła kolejna grupa uchodźców. Kiedy tu niedaleko przystani zauważyli jakiś statek. Powinniśmy... Ten obiekt nie zapewni wsparcia kolejnej ekspedycji. Gdzie jest ta ekspedycja? Kuźwa. Jasna dupa. Ile ja mam tego tutaj do roboty? Tu idzie jeden. Tu już nie może. Oczekuję. Tu musisz iść. Zapasznego. Osuwisko, kopalnia węgla. Kuźwa, bym wysłał. Zbuduj bazę terenową. Gdzie bym mógł zbudować bazę terenową? Zapas. Zniszcz. Chwila. Jak bym mógł zbudować... Tu bym mógł pewnie zbudować bazę terenową. O. Jak cię zawrócić, kolego? Tu masz pójść. Dobra. Co jest? Odnalezione zaginionych uchodźców. Jezus Maria, ile ja ich tutaj mam? Masakra. Ile chat muszę zbudować? Jasna dupa. Pyk, pyk, pyk. Tu nie mogę. Pyk. Jezu, 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 Jezu. Pyk. Dobra, do jednej nie dochodzi droga. Już dochodzi. Bola Boga, Jezusie Nowigradzki. O Jezu, ilu teraz mam robotników. To sobie jeszcze jeden, ten... A co, cieplarnie? Nie. Chata myśliwska. Dobra, pracować. A, już 33 minuta. Dobra, moi mili. Będziemy kończyć, ale tu co dam tych, o. Kuźwa. Co by zrobić, żeby ograniczyć... Chwila. To co mogę tak zrobić? Wyłączyłem przeciążenie, więc powinno się zmniejszać. Ale dobra. Tu zmniejszę od 6 do 20. Na dwóch. No. Powinien być git. Droga nie jest... Pieprzysz. Kuźwa, żeby nie było. No. I te dzieciaroby mają tam pracować tam. Chwila, tu mam 3 na godzinę. Jakbym dał na przykład inżynierów... O, 2. Nie, dzieci mają pracować. Co ja tu mam tej se robić? Dobra. Zasięg powiększę. No. Czemu 10 tylko? Dzieci to dobra... To dobra, no. Ci do robienia, dobra. 34 minuty. Ja kończę. Na razie. Zdrowia wszystkim. No i miłej majówki. A właściwie trzecie jest to końcówka majówki, ale... Zapomniałem powiedzieć wcześniej, ale dobrej majówki mam życzę.